Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym nagrać dla Was Unpacking Prince of Persia Zapomniane Piaski. Edycja limitowana, kolekcjonerska. Tak, najpierw zdejmę folię, ponieważ wydaje mi się, że przez folię się jeszcze bardziej odbija wszystko i będziecie mniej widzieć. Także zaczniemy od zdjęcia folii, a potem sobie poczytamy, co tutaj jest napisane. Ok. Ciężko się tu wbić nożyczkami. Okej, mamy. Mamy punkt zaczepu. Jest dobrze. Dobra. Zrywamy folię. Ktoś przyszedł mi asystować. Zgadnijcie, kto. Dobra. DVD box jest bardzo ładny, ponieważ jest metalowy. Na nim jest taki plastikowy rękaw, na którym są tutaj te wszystkie napisy. Także zaczniemy sobie od przeczytania tego, co tutaj jest z tyłu. Wydanie kolekcjonerskie zawiera 3 litografie, grę Prince of Persia The Sands of Time, grę Prince of Persia Zapomniane Piaski plus bonusową płytę DVD zawierającą oryginalną ścieżkę dźwiękową z gry, unikalną galerię grafik zwiastuny gry, ekskluzywne tapety oraz wygaszacz ekranu, ekskluzywna zawartość gry. Survival Challenge Mode przetrwaje walkę z... Przepraszam, mgiełka mnie tutaj strasznie zaczepia. Ciężko mi się skupić na czytaniu. Przetrwaj walkę z nieskończenie wielką armią wrogów w określonym czasie. Duch piasku... Zagraj jako duch piasku z gry Prince of Persia Dusza Wojownika. Malik wcieli się w postać wojownika w błyszczącej zbroi Malika... Brata księcia, tak. Ta bransoletka chyba tutaj właśnie była złym pomysłem do tego unpackingu, ponieważ mgiełce się bardzo podoba. I tutaj mamy tak. Wykonuj akrobację, zapanuj nad siłami natury oraz... oraz stocz epickie bitwy. Tak, teraz mgiełka poszła się przyjrzeć bliżej folii. Dla niej to jest bardzo interesująca część unpackingu, folia, która zostaje zdarta. Dobrze. Tak. Chciałam, żebyście oglądali bardziej grę niż uszka mojego kota od tyłu. Okej. Okay. Prince of Persia Zapomniane Piaski to jest kolejna część po dwóch tronach. I tak fabularnie ona wstrzeliwuje się trochę w tą trylogię, ponieważ jest takim... Fabularnie zapełnia lukę pomiędzy Piaskami Czasu a Duszą Wojownika, siedmioletnią lukę zresztą, także możemy się dowiedzieć, co się działo z księciem w tym czasie. I dlaczego, powiedzmy, trochę się zmienił, bo jednak w Duszy Wojownika książę jest dosyć znacząco inny niż w Piaskach Czasu. Ta gra wyszła w Polsce w maju 2010. Przepraszam, w czerwcu 2010. Przeskoczył przeze mnie mój kot, także jest wesoło. Dobrze, myślę, że już będziemy sobie odpakowywać. Tak, jak typowy Prince of Persia łączy w sobie elementy właśnie walki z elementami takimi wspinaczkowo-akrobatycznymi. Ja bardzo lubię tę serię, także myślę, że ta część również będzie mi się podobać, zwłaszcza, że czekałam na jej zakup dosyć długo, ponieważ teraz jest ona dostępna tylko w takiej... takich pomarańczowych DVD boxach, taka, to jest taka pomarańczowa seria, te DVD boxy są takie mniejsze gdzieś tak, takie krótsze gdzieś tak dotąd sięgają i tak po pierwsze wyglądają dosyć tanio, no i to jest taka dosyć tania seria przez ten pomarańczowy rażący kolor, a po drugie tak no trochę nieestetycznie wyglądają na półce moim zdaniem, ponieważ no nie pasują wielkością do reszty DVD boxów, także ja bardzo się broniłam przed zakupem tej gry w tamtej serii, a właśnie... Bardzo chciałam posiadać edycję kolekcjonerską, ponieważ bardzo lubię takie edycje. Także DVD box jest potężny, metalowy, bardzo ładna grafika tutaj widnieje na okładce. Mam nadzieję, że światło wam się za bardzo nie odbija. Z tyłu mamy taki design i otwieramy, zobaczymy, co nas czeka w środku. Ta-dam! Mamy dwie płyty. Płyta Prince of Persia, tak mgiełka przybiegła zobaczyć dwie płyty. Płytę Prince of Persia Zapomniane Piaski. Tutaj może ją wyjmę, mam nadzieję, że nic się nie stanie, jeśli ją wyjmę przy moim kocie. Oraz Prince of Persia Bonus DVD. Chciałam wam pokazać, jak tutaj ładnie się prezentuje to pudełko w środku. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, ono przedstawia właśnie takie jakby...
landscape, taki pustynny, strasznie fajnie to wygląda. Dobrze. Włożymy z powrotem dla bezpieczeństwa. I tak, to jest zapewne koperta z litografiami, którą zajmiemy się za chwilę. I tutaj mamy oczywiście instrukcję. Tutaj pod tą piękną srebrną zdrabką jest install key code. Play. A tutaj mamy taką wkładeczkę, która zawiera też pod taką srebrną zdrabką bonus code, właśnie, żeby można było za darmo grać w Prince of Persia The Sands of Time, w które już zresztą grałam i nawet zrobiłam let's playa, także jeśli was to interesuje, możecie zobaczyć. Tutaj jest właśnie druga część tego pustynnego landscape'a. Dobra, zobaczymy sobie może, jak wygląda instrukcja w środku. Oczywiście czarno-biała. Szkoda, ale... No i tak jest w miarę ładna, chociaż do edycji kolekcjonerskiej mogli zrobić kolorową, jeszcze jakąś ładniejszą, bogatszą instrukcję. Więc instrukcję mamy taką, dosyć cieniutka. 16 stron, w tym ostatnia strona jest na notatki. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie robię notatek. Instrukcja. Ale bardzo często taka strona na notatki się pojawia. Aha, i gra ma bodajże PEGI 16 i przemoc. Także tak w ramach informacji. Tutaj włożymy sobie w ten sposób, żeby może ładniej wyglądało. Tylko oczywiście teraz mam z tym problem. Się troszeczkę spieszę, żeby wam się nie nudziło za bardzo oglądając, jak wkładam instrukcję do pudełka. I przyjrzymy się takiej bonusowej zawartości. Tylko co ty robisz z tą płytą? Piłkuś. Wiesz co, ja jednak bym nie chciała, żebyś się bawiła w obracanie płyty w DVD boxie, tak? Więc sobie tutaj na razie zamkniemy. I przyjrzymy się litografiom, trzem, które powinny się znajdować w tej kopercie. Ładna koperta, muszę powiedzieć, bardzo fajny papier, taki dosyć gruby. Ma taką fajną fakturę, nie wygląda tak tanio i tak zwyczajnie. Dobrze, także to jest koperta. Podoba ci się koperta? Dobrze, i tutaj ma... Nie, bo wiesz co, troszeczkę mi na tym zależy jednak. To ja bym nie chciała, żebyś to tutaj tej zniszczyła. I mamy trzy litografie, też bardzo ładny papier. Jak ona to zrobiła? Bardzo ładny papier, właśnie też taki, o takiej lekko szorstkiej fakturze. Więc tak wygląda pierwsza. Z tyłu są puste. Znaczy czyste, białe, to chciałam powiedzieć. Tutaj tak wygląda kolejna, naprawdę bardzo ładna. Bardzo ładne grafiki. Nadają się, żeby je oprawić w ramkę i powiesić sobie na ścianie. Jeśli ktoś lubi gry, to myślę, że to jest fajny dodatek sugerujący nasze hobby. O, ta też jest śliczna, z takim pałacem w tle. Patrzę, czy tu gdzieś jest książę na tej litografii, ale nie widzę. Na dwóch poprzednich wydaje się, że jest. Tutaj jest taki malutki. Tak. To jest bardzo ładno. Także tak wyglądają trzy litografie. No i to by było już wszystko, co możecie tutaj, co można tutaj znaleźć. Także ja tutaj ładnie schowam. Bardzo mi się podoba, że ten DVD box jest metalowy. Wygląda tak, nie tak zwyczajnie, tak fajnie wygląda. Może tak będzie ładniej. Taki ostatni view. Także wydaje mi się, że edycja kolekcjonerska jest całkiem fajna. Właśnie bardzo ładny DVD box, ładne litografie, płyta bonusowa, potem się przyjrzę dokładnie, co tam jest. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten unpacking. O! Wypadła mi koperta. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten unpacking. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.